zostali zatrzymani prezes, jak i dwóch wiceprezesów. To są osoby, którym już prokurator postawił zarzut popełnienia przestępstwa polegającego między innymi na pozyskiwaniu niezgodnie z prawem na podstawie nierzetelnych dokumentów dofinansowania z funduszy europejskich i inwestowania ich w rozwój spółki. Mówiąc potocznie, chodzi o wyłudzenie dotacji unijnych w wysokości ponad 4 milionów złotych. Podejrzani wpisywali we wnioskach o dotacje niezgodne z prawdą dane. Zarzuty usłyszał oprócz zarządu także prokurent i pracownik księgowości spółki. Prokuratura nie ujawnia treści wyjaśnień, jakie złożyli przed śledczymi, ze względu na rozwojowy charakter sprawy. Niewykluczone są więc dalsze zatrzymania. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia.